Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, Puchar Świata 2021 Partia pomiędzy Tarim Ar Arianem a Magnusem Carlsenem Panowie obydwaj z Norwegii pochodzą No i grają ze sobą właśnie partię w jednej z rund Muszę przyznać, że Magnus Carlsen, ale to już powszechnie wiadomo Jest wielkim specjalistą w... Graniu partii równych, powiedzmy, jak można wycisnąć wodę z kamienia, to jest niesamowity przykład. Zapraszam serdecznie do analizy. No i jedziemy, moi drodzy. Partia jest dosyć długa, dlatego też ona będzie omawiana dosyć krótko, gdyż dużo takich posunięć powstało. W miarę takich, powiedzmy, wyczekujących, dajmy na to: E4, C5, skoczek F3. Tutaj Magnus Carlsen zagrał E6, D4, normalna obrona sycylijska, skoczek na C6, skoczek C3. No Magnus Carlsen wybiera bardzo dużo wariantów w obronie sycylijskiej. Tym razem zagrał sobie w ten sposób. Posunięcie, oczywiście, A6 istnieje jak najbardziej. No i tutaj Tari Arian zagrał go nie C4. No, takie, można powiedzieć, e, dla mnie przynajmniej zaskakujące posunięcie. Nic tu się złego nie dzieje. E, zwyczajny ruch e, d6 załatwia sprawę. Grozi e5 i tak dalej. Skoczek zatem wybił tutaj na c6, pionek wybił. E, tak, pragnę tylko nadmienić, moi drodzy, nieważne jaka analiza, znaczy ważne jaka analiza, jakich zawodników, oczywiście jaki debiut. Zawsze, nawet jak sobie poanalizujemy partię przez. Nawet 5 minut gwarantuje Wam, że regularność w takich e, działaniach e, da nam e, obycie z pewnymi schematami. Nasza siła gry się na pewno e, poprawi. Głównie osoby początkujące, jak będą sobie analizować partie, nawet jak tego nie zrozumiemy za bardzo, e, wszystkiego powiedzmy, bo też się nie da, e, to e, poziom gry będzie wzrastał. Gwarantuję. E, Hetman D2 e, moi drodzy z tej strony i e, e, E5. Normalne posunięcie, bardzo fajne zresztą, zresztą układ mi, ten układ czarny mi się bardzo podoba, e, aczkolwiek tutaj biały mi też jest wszystko w porządku, goniec zagrał od razu na g5, zauważmy bezpośredni atak na hetmana, tu się oczywiście nie przejmujemy i gramy skoczkiem na f6. Ta wymiana jest jak najbardziej na korzyść dla Magnusa Carlsena. W tym wypadku długa roszada. No i tak powiem szczerze, taka nieco ryzykowna, może z jednej strony. Chociaż ja tutaj na przykład, jakbym miał decydować, to bym wolał zagrać jednak gońcem na E2 czy na D3 i zrobić jednak krótką i planować grać przez F4. To są takie chyba główne plany w tych schematach. No ale białe miały inne plany i zagrały długą roszadę. No i teraz Magnus Carlsen, Zobaczcie, gońce stoją na straży. Jeszcze nie zostały wyprowadzone i jeszcze nie zostaną wyprowadzone H6 ze stron tutaj czarnych, koniec H4. Oczywiście po wybiciu zawsze wybijamy sobie hetmanem i koniec E6. Normalne posunięcie. Myślę, że większość osób tutaj mogłaby już zagrać gońcem na E7, ale to się wiąże z biciem i trzeba odbić pionkiem, bo tu goniec broni na D6. No ale goniec zagrał na E6, to jest wszystko dobrze. Ten układ można sobie już troszeczkę w głowie zakodować, że to jest dobre. Dobry układ generalnie. No i goniec tutaj na E2. I w tym momencie, jak grać dalej czarnymi, tak? No bo widzicie, możemy się nauczyć debiutu, 12 powiedzmy posunięć, 15, a i, i co dalej? To jest ten chyba najtrudniejszy moment w partii, czyli gra środkowa, co robić dalej? No, postaram się tłumaczyć jak tylko najlepiej potrafię. No, ale na podstawie partii, właśnie możemy wnioskować, co tutaj myślały, co myśleli tutaj zawodnicy w, w, tych, w tej grze. A5 zagną, zagrał Magnus Carlsen I, ja, i Carlsen, Carlsen, moi drodzy, Carlsen, tak, ja się też uczę mówić jeszcze. Um, I w tym momencie właśnie ten A5 ruch powoduje, że chcą może czarne tutaj grać jeszcze wyżej i atakować króla. No tak bym sobie to tłumaczył. Poza tym goniec strzelał mi w pionka, uciekam i problemy z głowy. Król B1, no i teraz wieża B8, zobaczcie co robi mistrz świata. Bezpośrednio zaczyna atakować przeciwnika. Król A1, a teraz jeszcze mocniej. No grozi. Grozi Mat. Dlatego też trzeba zagrać B3. Prawdopodobnie raczej. Raczej taki ruch wygląda mega, mega sztucznie. Ta figura odchodzi już od centrum i stałaby pasywnie bronią z pionka B2. No nie za bardzo tak się chyba arcymistrzom chce grać. Dlatego też B3 zostało zegrane. I yy, Mistrz Świata. Mógł tutaj zagrać bardzo ładny ruch, i tak naprawdę, no zresztą wiecie, on miesza troszeczkę w, w partiach i stara się grać czasami nieco mniej po, poprawne posunięcia. Mógłby zagrać skoczkiem na D7. Problemy tutaj czarnych by znikały, ten skoczek fajnie by wskoczył sobie na c5, pilnował a4 może a4 by można było zagrać hetman b4 i planować tego króla atakować. No długa roszada to chyba rzadko się spotyka w każdym razie. Ja y, może jeszcze za mało w życiu partii przeanalizowałem, ale głównie spotykałem się w tym wariancie z krótką roszadą. No ale Magnus Carlsen zagrał hetman b4. Takie posunięcie no, na zaczepkę tu chcemy zbić po prostu. F3 ze strony białych i goniec E7, e, skoczek na A4. Zobaczcie, propozycja wymiany hetmanów. Ja mam wrażenie, że tutaj e, Tali Arian gra nieco zachowawczo. Remis by go satysfakcjonował. Zobaczcie, no, przewaga rankingu Magnusa karsena jest porażająca. Ponad 200 punktów rankingowych na poziomie arcymistrzowskim jest to przepaść. To jest po prostu... Mega przepaść. Moi drodzy, po skoczek A4, krótka roszada e, i teraz białe zdecydowały się na bicie. No, nie pozostaje nic innego, jak wybić pionkiem. Ktoś by się mógł przestraszyć, e, przecież, że Ej, najmocniej przepraszam, e, nie można odbić jeszcze pionkiem absolutnie, bo tutaj Hetman na H6, e, mój błąd tutaj została, e, teraz Hetman został wymieniony i po tym wybiciu e, właśnie wymiana na F6. I tak naprawdę, no, niby się można przestraszyć, że król jest odsłonięty lecz nie ma hetmanów, to jest po pierwsze, a po drugie, no, nic tutaj nie grozi czarnym i tak naprawdę para gońców może dać sporą przewagę. Komputer tu ocenia jako minimalnie lepszą czarnych, mimo zepsutej struktury pionków. Zobaczcie, że struktura pionów u białych jest, no można powiedzieć, nienaganna. G4. No to jest takie, myślę, że klasyczne posunięcie blokuje przede wszystkim ruch F5, co jest bardzo ważne, bo ten ruch F5 by tutaj nieźle mógł rozegrać. Magnus Carlsen mógłby się, Carlsen mógłby się nieźle rozegrać po, po tym posunięciu. No i teraz D5, jeżeli nie z tej strony, to z drugiej. No i teraz tak, gramy D5, no i nie trzeba może od razu liczyć, co będzie po tym i tak dalej. Generalnie liczymy pierwszy ruch, bicie na D5, bicie na D5, mamy centrum, jest dobrze. Tak po prostu. I teraz wieża z H na D1. W tym momencie bardzo ważne posunięcie według mnie. To od tego, od Mistrza Świata, możemy się tego fajnie nauczyć. Bo zobaczcie, dwa skrajne pionki, one są słabościami, lecz nie można ich zaatakować jeszcze w sposób bezpośredni. Ale jak mamy okazję się ich pozbyć, to spróbujmy pozbyć się tych pionów. Ten ruch jak najbardziej dobry. No bicie. No tracimy na chwilę piona, ale król h7, wieża wchodzi na linię g. Ten król zawsze podejdzie bliżej i tego piona prędzej czy później e, jesteśmy w stanie zbić. Zostało zagrane h3, tutaj od razu wymiana. E, no i generalnie taki układ jest dobry ale zobaczcie, że tu jest jednak pionek, który kąsi i jest w stanie tego piona wybić, więc można tą strukturę jednak w jakiś sposób próbować rozbijać. Król zagrywa na g7, arcymistrzowskie posunięcie, król b2, oczywiście tu chce mieć wieżą. Pionek teraz wybił na e4, pionek wybił na e4, wieża h8. No i zobaczcie, struktura pionów jest zupełnie różna u białych i u czarnych. Trzy wyspy pionowe u czarnych. To jest jedna wyspa, przypominam, kiedy pionki są złączone w jednej linii. No i tu jest druga wyspa pionowa i tu jest trzecia wyspa pionowa. To samo dzieje się u białych. To tak przypominam dla osób początkujących. Na no wieża H8 wieża zagrywa na D3. Mamy tutaj pozycję taką, jaką mamy. Myślę, że przyjemna pozycja dla czarnych z tego względu, że Tutaj wieżyczki nigdzie nie mogą wejść. Gońce bardzo dobrze pilnują tych pól. Tu się wszystko ładnie zgadza. Wieża zagrywa na H2. goniec F3. No i teraz wieża F2. No zobaczcie. Magnus Carlsen tak no, sobie po prostu zwyczajnie gra w te szachy. Przestawia sobie figurę. I wiadomo, że jakieś tam plany w głowie ma. To nie jest tak, że on gra od ręki. Tutaj wieża D2. No i trzeba e, chyba to wymienić. I król na g Zobaczcie. Im mniej figur, tym król wyżej może iść sobie do centrum, powiedzmy, no, przez skrzydło. Wieża H2, i w tym momencie król właśnie zagrywa na G5. No, bardzo ciekawie by wyglądała wędrówka króla na F4. Skoczek zagrał na C3. No, i właśnie jakby teraz król poszedł na F4. No to jest wieża H3, i tak naprawdę nic tutaj się mm, strasznego nie dzieje jeszcze. Ale teraz by trzeba było zauważyć bardzo ładny ruch, bo tutaj grozi skoczek E2, i ten król raczej musiałby się cofnąć. Nie sądzę, żeby poszedł na E3, ale przy ruchu król na E3 trzeba przyznać, niezłaby była tutaj szarża tym królem. Ale taki fajny ruch istnieje, goniec C4. Wykorzystując to związanie, nie pozwalamy skoczkowi wejść na A2. No, jeżeli skoczek wchodzi, to po prostu wybijamy, wybijamy gońcem, i na końcu jest zdobycie piona, więc myślę, że. Dosyć atrakcyjna pozycja by była dla czarnych No ale poskoczek C3, moi drodzy Tutaj wieża zagrywa na D8 Powolutku, powolutku tutaj Mistrz Świata zajmuje kolejną linię Wydawałoby się, że ciężko się przebić przez obóz białych No ale zobaczmy jak to było dalej Skoczek zagrał na E2 No i właśnie świetnie tu się te figury ustawiły Nie wpuszczając króla No i A4 To o czym mówiłem wcześniej Zobaczcie, że Magnus pozbywa się Kolejnej słabości. To bicie kompletnie nie wchodzi w grę. Absolutnie. Tutaj wieża B8. Te pionki rozbite ma, no są słabe. Po prostu są słabe. Jesteśmy w stanie gońcem łatwo je i wieżą atakować. Po tym posunięciu król zagrał na. No, może wrócę, przestawię. Król zagrał na C3. Oczywiście. No i wieża B8. Król B2. I teraz bardzo ważny ruch według mnie. I już zaraz wytłumaczę, dlaczego. Postarajcie się zatrzymać materiał, jeżeli ktoś ma ochotę i znaleźć to. Według mnie, no komputer ma inne zdanie troszkę, ale mistrz świata ma również inne zdanie. Bardzo ważny ruch. Otóż A3. Bardzo ważne posunięcie. Dobre posunięcie, to nie jest zły ruch, absolutnie. Chodzi o to, żeby ten pionek był bardzo zaawansowany i żeby krum miał trochę ciasno. Chodzi o to, żeby tego króla próbować ustawić w siatce matowej. Król zagrywa na c1 w tym momencie, no i wieża d8. Nie wpuszczamy nigdzie króla. Wieża zagrywa na h5 i król g6 z powrotem. Skoczek na g3. No, skoczek znalazł fajną placówkę na f5. W tym momencie, no, należy próbować tutaj e, zastawić e, królowi e, siatkę matową. Można by było to zrobić poprzez na przykład goniec c5, goniec e3, ale Magnus zagrał e, gońcem na b4. No i teraz widzimy e, słabość czarnych pól, jest bardzo widoczna. Skoczek f5, goniec dał po prostu szacha e, i król b1 jeden również można by było tak naprawdę zagrać, ale to jest myślę, że presja gry z mistrzem świata i goniec zagrywa na C3. Zobaczcie, wygląda to pięknie. Tam prawie grozi mat. Prawie, no, robi niestety wielką różnicę. Widzimy, że goniec broni. No, ale trzeba próbować jakoś tam się dostać. No, Skoczek zagrał tutaj i dał szacha. Król G7 i wieża na H2. Oczywiście, jakby Skoczek wrócił z powrotem, dając szacha. No, to teraz trzeba by było to wymienić i zagrać wieżą na D2. Ta wieża już ma opcję jakieś tutaj ataku, różnopolowe gońce. Ale mimo wszystko przewaga pozycyjna jest jednak, byłaby po stronie. Czarnych. Po król G7 wieża zagrała najpierw na H2. Wieża D7 tego skoczka przepędza, skoczek F5. I zobaczcie, teraz nastąpiła wymiana. Różnica teraz polega na tym, że wieża pilnuje pola D2. Bierze D4 z atakiem oczywiście, no z podważeniem, że tak powiem, bo i tak nie można tego zbić, król C1, no bo coś grać trzeba. No i teraz moi drodzy, maksymalnie mamy ustawione swoje figury, które już tam zostały na szachownicy, no i teraz co grać dalej, no bo to nie jest łatwa pozycja tak naprawdę. Najtrudniejsze jest wyciskanie, że tak powiem, tej takiej w miarę równej pozycji, chociaż tu jest mała przewaga mimo wszystko czarnych. Ale do wygrania tej pozycji jest, znaczy wygranie tej pozycji jest bardzo trudne. Ja nawet nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe przy poprawnej grze białych. I teraz po król F8. Ten król będzie prawdopodobnie zmierzał w tamtą stronę. Król zagrywa na B1, król E7, wieża G2. Tak jak już mówiłem, dużo ruchów, ale te ruchy są takie, no powiedzmy, wyczekujące nieco. Wieża D8, może z planem jakimś takim. Tutaj czarne sobie grają. Król C1, C5. Zawsze taki ruch się przyda, nie pozwoli tutaj zagrać, zawsze wybijamy. No to z szczegół, myślę, na C5 to C5. Goniec zagrywa na E2 i szach na B2, król B1. Zobaczcie, ten król cały czas jest tutaj w pułapce. Wieża zagrywa na H8. Moi drodzy, wieża zagrywa na G1. No, to nie był najlepszy ruch, niestety. Wydawałoby się, że normalny, bo bronimy tutaj H1. Powiem Wam teraz, albo Wy spróbujcie powiedzieć, moi drodzy... Jak zagrać teraz białymi, żeby uzyskać taką czystą, w zasadzie remisową pozycję? E, tutaj trzeba by było, e, no, jakby to powiedzieć, no, spróbujcie znaleźć ten ruch po prostu. Można sobie materiał zatrzymać. Moi drodzy, remisowała, e, remisowało zagranie C3. Tak, trzeba oddać pionka. Znaczy, remisowało to się oczywiście łatwo mówi, ale dawało duże szanse już na remis. Chodzi o to, żeby oddać tego pionka i żeby król miał swobodę na polu C2. Ten król zawsze może sobie po białych polach tutaj hasać. Poza tym, gońca można zawsze ustawić sobie tutaj na przykład na D5, trzymając pionka, trzymając pionka, a wieża na dwójce trzyma pionka na A2. I w zasadzie nie widać tutaj dobrej drogi dla, dla czarnych, żeby wygrać tę pozycję. No tak mogłoby pójść, na przykład król C2, król D4 i goniec na C4. Fajnie by się to myślę, że ustawiło i czasami nawet jest zagranie B4 z poświęceniem kolejnego, kolejnego piona. Różnowolowe gońce. Ilość pionów nie zawsze musi mieć znaczenie. Zobaczcie, zdublowane piony nie mają znaczenia, bo tu jest jeden. No dobrze. No ale zostało zagrane... Wieżą na G1, no i Magnus Carlsen, wieża H4 na pionka, goniec D3, no pasywna obrona, big pion można powiedzieć. Król D6 się zbliża, wieża D1, król C7, wieża E1. No wiadomo, tutaj te ruchy są dosyć proste do zagrywania. Białe stoją tak naprawdę w miejscu. Wieża G4 to są już takie manewry. Król A5, zobaczcie, król tutaj konsekwentnie zmierza do pola C3. Wieża D1, król B4, wieża E1, wieża F4, wieża H1, no wiadomo, tutaj sobie tak próbuje grać biały co może, wieża znowu na G4, wieża znowu na E1 i wieża H4, w tym momencie wieża znowu na G1, no grają sobie panowie i goniec D4, a może nie zauważy, raczej zauważy wieża F1, ale to już zawsze odcina jedno pole przy okazji, goniec E3. No, takie właśnie tutaj manewry sobie przeprowadza Magnus Carlsen. Ważne, żeby sobie popatrzeć troszeczkę na te ruchy wieża D1. I bardzo ładny ruch, moi drodzy, goniec D2. Bardzo ładne posunięcie z tego względu, że no, nie można zbić. No bo jest tutaj bardzo ładny mat. Oczywiście to było proste. Goniec D2. No cóż, jak ruch jak ruch. Taktykę trzeba też starać się zauważyć. I po tym posunięciu wieża zagrywa na F1 i król na C. Zobaczcie, jak się bardzo tutaj Magnus Carlsen zbliża swoimi figurami, maksymalizując swoje właśnie powiedzmy no, figury piony i w pewnym momencie tutaj przeciwnik może pęknąć zwyczajnie. Bierze zagrywa na F3. No, i teraz pozycja się już powoli e, niestety sypie, może nie widać tego jeszcze, ale jest król D4. Zawsze mamy taki przełom na C4 w pewnym momencie. Wieża zagrywa na F1, no i właśnie, właśnie to jest bardzo ważny ruch. C4. C4 jest ruchem, który e, tutaj łamie wszelkiego rodzaju e, strukturę pionów, no bo jeżeli tutaj e, wybije pionek, no to mamy bardzo prosty plan na wygrywanie tej pozycji, mianowicie wieża H8. Wieża B8, goniec C3 mat, jak król stanie na polu A1. A po C3 zawsze królem odbijamy. No, siatka matowa już jest, no, otworzyła się po prostu linia. No więc nie można zbić pionkiem, jedynie gońcem, a dzięki temu mamy tutaj zbicie na E4 i wolny pionek ma szansę tutaj do pola przemiany. Goniec zbił pionka, to już jest myślę, że mało ważny ruch, aczkolwiek no, nic kompletnie nie daje. Król D4, C3 nastąpiło, niestety trochę za późno. Król zbił wieża z szachem po raz kolejny. I teraz Magnus Carlsen zagrał królem na d4. Okazuje się, że można by było na przykład zagrać bardzo ładne posunięcie. Pod tytułem goniec E3. Może mało zauważalne na pierwszy rzut oka, ale po wybiciu zobaczcie król D2. I tutaj e, grozimy już zagraniem wieża H1 albo strata wieży. E, bardzo ładny ruch zresztą. E, król zagrał jednak na D4, król C2. E4 wtrącenie oczywiście, wieża na F2 i goniec B4. Ładnie przyblokował piona. Trzyma pola, pionek za chwilę idzie do góry. Goniec e, C4, wieża H1. Zobaczcie jeszcze tam jakieś opcje. Na A1 mamy wieżą, ewentualnie no, po prostu wchodzimy na aktywną linię u przeciwnika. Koniec zagrywa na F1, wieża G1 na spokojnie, to jest wyczekujący ruch oczywiście, wieża E2. No i tak naprawdę widzimy, że tutaj białe podstawiają figurę, ale z pewnego rodzaju pułapką. Mianowicie, jeżeli byśmy zbili wieżą na F1, to moi drodzy, wieża E4 i jak się rozpędzimy i zbijemy wieżę no byłby piękny pad na szachownicy trzeba by było przyznać, że zakończenie partii na korzyść białych by w tym momencie była no taki pad to rzadkość no na szczęście no Magnus Carlsen, oczy, Carlsen oczywiście po wieża E4 zagrał proste król C5 no i białe się poddały no z wiadomych względów po partii tu pion leci, za chwilę wieża F2 i tak dalej Moi drodzy, to trzeba przyznać, że technika Mistrza Świata yy, wspaniała, ale białe miały szansę po C3 jednak utrzymać pozycję mimo wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się zdrowo, cześć.